Łączę się. Zakopałem przy krawężniku. Standardowo. Pytanie, gdzie my skończyliśmy? Budowanie bazy. A, dobra. Ram, pam, 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 pam. Dzisiaj jest Blood Moon, pragnę przypomnieć. Czyli wracamy jeszcze do tamtej i przesiadujemy sobie i... No chyba tak będzie trzeba zrobić. Ale was tutaj jest. A po czasie nie trzeba zrobić zwykły pistolet i karabin. No, po to masz właśnie teraz ten schemat. No. Wszystkie poszły do mnie, bo ja idę w bronię, a ty idziesz głównie w narzędzia. No. Jakieś żwawe te zombiaki? Dobra, aktor, przyznam cię do czegoś. Zmieniłem prędkość zombie. Na jaką? Na bieg. Czyli nocą biegną, po nie. Południu biegną. Nocą sprintują, bo w dzień biegną, a w czasie Blood Moona to się nazywa koszmar, ale nie wiem dokładnie, co to zmienia. Wcześniej był truch, teraz jest bieg. No to nieznacznie szybsze, nie przesadzaj. Jak one nocą biegną, patrzysz i widzisz takiego szarżującego w siebie zombiaka. No teraz już tak nie robią. Teraz już tylko podczas Blood Moona będą tak robić. Teraz sprintują. A no co to jak było? Patrzyłeś i biegnie na ciebie taki strzał. No ale to był koszmar wtedy włączony. A, że nocą był koszmar. A teraz jest tylko sprint. Nie są aż tak szybkie. Zależy, które. No wszystkie. Już teraz nie ma tak, że jeden sobie chodzi, a drugi sobie biegnie. Teraz wszystkie zapierdalają. Pytanie, czy ja ustałem w bezpiecznym miejscu, tak. Tylko zaproszę cię do drużyny, bo... To za chwilę, bo muszę miejscówkę znaleźć, gdzie skończyliśmy. O nie. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Ile ich tam jest? Trzy sztuki? Cztery sztuki zombiaków. Bo muszę jakoś do naszej bazy wrócić. A nie mam jej sobie zaznaczonej na mapie. Czekaj, już ci daję. W sensie, bo teraz mam jechać do naszej nowej, czy do starej bazy? Ja jestem w nowej. No, no to do nowej to jakoś pojadę. Na rowerku to jest elegancko. Pamiętam wczoraj to... A, no tak. Jak wrócę, to jeszcze muszę się infekcją zająć. Ktoś tu dostał łeb? Oczywiście, nie pamiętam dlaczego. Ale skręćmy. Nie są ciężkie, proszę cię. Da się je zabijać jeszcze. 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 Słowo klucz. Oj, nie peniaj, dobrze będzie. Mamy miód w bazie? Mam antybiotyki. Będę potrzebował, bo pytanie, czy jak teraz pojadę rowerem, to one będą, nie będą aż takiej tej prędkości. Nie, sobie normalnie przyjechałem. Więc prawda, jak powoli sobie jadę, to jeszcze słyszę, jakiś tam leci, ale... Jak przysprintuję, to... No ale on i tak cię nie dogonią. Ciekawy będzie ten poziom koszmar. Znaczy, koszmar był już od początku, nawet w nocy. Teraz zmieniłem właśnie w nocy, żeby był tylko sprint. Bo chyba koszmar to jest to, że one robią taki slalom, wiesz, jak do ciebie biegną. Tak mi się wydaje przynajmniej.
A teraz będą powinny tylko biec biec. Na przykład. Mhm. Właśnie. Dzisiaj nie robimy żadnego lutowania po tym większym terenie, czy... Myślę, że nie... Znaczy, dzisiaj nie robimy. No, na razie musimy przetrwać Bloodmoon, to jest priorytet. Mięsko trochę mamy, więc luz. O, aktor chyba jest niedaleko już. Jakieś tutaj zombiaki lecą, ale... Dziwo, cię jeszcze nie widzę. Okej, okay, nie rozumiem tych zombiaków, jak one... Czemu? ...działają. Jeden podbiega. No. I prawego dostaje takie ogłuszenie z automatu, nie? A który, jakim cudem one cię dogoniły? Na rowerze? No. Jechałem sobie, jechałem i są. Dobra, lekki. Masz jedno, ci wyrzuciłem. Zielone tabletki. Ciesz się, że nie niebieskie. Niebieskie antybiotyki, mam dwie sztuki. Też mam jedną. Czekaj, a to drugie to co to jest? Co ci dałem? Co herbal. Masz aloes? Krem aloesowy mam. Mhm. Bo tak... Masz tu jedzenie brajeczego. Bo jednego muszę użyć. Ale ty mnie nie dałeś chyba do party. Czekaj, jak? No ja zaakceptowałem, albo wysłałem ci. Zaprosiłem jeszcze raz. O, teraz jest. Albo nie widziałem tego wcześniej. A tutaj amunicję składam. Znaczy, to jest amunicja do ciebie. A, dobra. Dobra, myślę, że około 19:00 możemy wyruszyć stąd, bo jeszcze chcę do sklepikarza zajechać. Po rzeczy jakieś. To znaczy, ty, no ja mam w tej chwili 18,5 tysiąca gotówki. W sensie tych żetonów. Ja mam 5 tysięcy przy sobie. I 3 tysiące nieoszlifowanego... 3 tysiące, 3 sztuki nieoszlifowanego diamentu. I nie powiem, przydałoby mi się to sprzedać. Nawet mega by mi się to przydało sprzedać. No póki jeszcze jest czas. Znaczy niby też mogłem tam pojechać, kupić i... Znaczy no zobaczyć co mogę kupić. Znaczy no jakby nie patrzeć i tak chyba... musimy tam podjechać, no bo i tak tam spędzamy Bloodmoona, tak? Gdzie? No w tym starym domku. A tam, to tak. Tylko tego. Jak będziemy tutaj się przenosić, nie? No. To ten magazyn, jak mieliśmy w planach, robimy w podziemiach, czy bardziej gdzieś na powierzchni? Nie, magazyn możemy zrobić w podziemiach jak najbardziej, żeby nam nie poniszczyły, jak nie daj Boże się dostaną. Aczkolwiek reguła jest taka, że nie chowamy się podczas Bloodmoonów w podziemie. Znaczy, podziemie można, ale chodzi mi bardziej o to, że... Nie zjeżdżamy na sam dół i tam nie kopiemy sobie tunelu takiego, wiesz, ochronnego i tak dalej. Tak jak to było kiedyś tam, no. Tak. To kiedyś zrobiłeś sobie taki wyjebany tunel, co... No, przez jezioro, tak od dołu. To właśnie tego nie. Postawiłeś takie barykadki, wiesz, plan B, jak się przebiją, to... To spierdalamy jednym słowem.
wtedy wkraczają mołotowy. No dziwo, wtedy chyba jednak się nawet przebiły. Przez plan A się przebiły, przez B nie. A to nie było tak, że nam zlazły tam na dół jednak? Nie. Ani razu nam chyba nie zabiły nas podczas Bloodmoona. Mnie zabiły, nas nie. Bo raz ja oczywiście wtedy geniusz tej gry postanowiłem, że bazę odłożę sobie na plan ostatni, jak najdalszy. No, czyli norma. No. I skończyło się. Skończyło się. Ale jestem posrany, przytrzymałem shift, że nie spadnę z bloku jak w Minecrafcie. Coś mi się ujebało. A to co, kiedy gram w Minecrafta? Na razie nie planuję. Nas, bo nadal czeka na rangi premium serwerze Minecraft. No, poczeka sobie jeszcze. Kawar napisze prośbę o dołączenie. Pod nickiem, to jak powiedzieć, kawar w spak. Rawak. No to wbiję pod nickiem Rawak i... Albo to ja, ziomo, 1-2-3. To prędzej. Drewna brakuje cały czas. No właśnie, z tym drewnem nie chcę się zbytnio wypieprzyć. Bo przydałoby mi się strzały, jakby nie patrzeć. Więc tak myślę, może jak już budujemy tutaj do końca ten mur. A? Może by tak go pozbierać na zapas. W sensie drewna? Mhm. No to też zrobimy. Żeby przypadkiem było, ojoj, nie mamy drewna na kolce. Znaczy, no tam i tak kolce nie zrobimy, i tak nie zrobimy. No to ty, ja myślałem, że jakiś nowy zombiak świecący. Ja jeszcze jedno, co chcę zrobić, to na pewno koktajle Mołotowa. Zombiak premium. Zombiak premium. Szklane butelki mi są potrzebne do tego. 10 koktajli, świetnie. Cała benzyna, którą zebrałem, poszła w pizdu. Dobra, i myślę, że powoli powinniśmy się już zbierać. Ja jakąś benzynę zbierałeś? Mhm. To dużo. Ja tam ledwo co chodzę z jakimś takim zestawem Majsterkowicza. Ty, no ja zbierałem właśnie celowo pod to, żeby jak najbardziej je potem napierdzielać. To definitywnie powinniśmy już spierdalać stąd. Do bazy, tak? Tak. To zetnę to ostatnie drzewo i jedziemy. Tylko będziesz mi poczekać, bo dokładnej trasy do bazy nie pamiętam. Serio nie pamiętam trasy do bazy? Aktor. Znaczy jakoś pamiętam, ale... Ty mówiłeś, że nie pamiętasz dokładnie jak dojechać do tej nowej, przecież masz szpibór tutaj. No, do nowej wiem. Powiedziałem ci, że do nowej wiem. Do starej nie wiem. A. No ale wcześniej mówiłeś, że nie wiesz jak do nowej, dlatego chcesz do party. Nie, bo myślałem, że jesteś w starej na początku. Czekaj, bo my źle jedziemy. W tą stronę. Tędy wygodniej. Jeszcze 4 minuty stłuczenia. No to... Pociechały cię, czy jak? Nie, bo miałem jeszcze stłuczenie tam, jak przed nimi uciekałem. Dlatego aloe zaptam. Tak to by czekał. Bo tak to czekałbym z 20 minut. No to jest ciekawe, bo w tej chwili w sumie nic nie zrobiłem z tą grą, oprócz tego, że zmieniłem prędkość biegu i przestałem mieć lagi
Znaczy spadki FPS-ów. Teraz jest normalnie. A nic nie zrobiłem spokojnie. Takiego. Spokojnie, teraz to my jeszcze zombiaków nie widzimy za dużo. Później jak my tu będziemy przejeżdżać, to my tu będziemy widzieć natłok. Zapewne tak. Nie, nie powiem. O, po prawej masz tego. Co? Wilka. As! To ludzie, one się nie interesują zbytnio, jak jesteś na rowerze. I to właśnie ten mnie pociapał. O, tu miałem największe spadki FPS-u, zaraz zobaczymy. Mi tutaj lekko ścięło. No to jest w porządku. Są minimalne spadki, ale nie takie jak wtedy. Nie wiem, co w tym miejscu jest nie tak. Być może będzie trzeba po prostu wyczyścić te budynki ze zombiaków, bo tam, wiesz, jest dużo ich naspawnowanych. Ja tam myślę, może kolejna sytuacja z niedźwiadkiem? Z niedźwiadka to ja się nie boję teraz, powiem ci szczerze. No, jak wejdziesz na jakiegoś takiego fajnego miejsca, to nie, ale... No, wiadomo, no face to face raczej nie chciałbym z nim walczyć. Ale póki mam amunicję, to się nie boję. Ale jak idziesz cave'em i w pewnym momencie widzisz niedźwiadka patrzącego się na ciebie, ty na niedźwiadka. Tak się zastanawiacie, kto powinien pierwszy się ruszyć. Myślę, że on pierwszy ruszy. Jestem wręcz przekonany. Normalnie gra w takie, kurwa, szachy. Kto pierwszy, czarni czy biali? O jak Torinka. Dobra, to w lewo. Nie chodziło o pionki. Wiem. Zdaję sobie z tego sprawę akurat. Jestem na główno w prawo jeszcze do sklepu. Być może będzie tak, że teraz sobie nie zrobimy tych kolcy i przez te 12 godzin mogą nas rozpieprzyć. To będzie śmiesznie. O, tutaj biegnie sobie. No i co, ona szybka jest? Dogania cię? Patrz, jadę normalnie. Nie dogania, nie ma opcji. I w prawo. Ja już z pamięciówki nawalam. Nie wiem, jak tak patrzę na swoją postać, to moja wygląda jak taki chodzący druid. Z tym połaszczem. Jesteś wardęgą, kurwa. Tylko do lasu jeszcze idziemy. Idziemy nagrywać na innych youtuberów. O, jaki lag. Masz jakieś zadanie, pozbyć się zombie. Uuu, przywróć zasilanie tylko w nocy. Ciekawe. To na razie pozbądź się zombie, weźmiemy sobie. Trzeba ci to sprzedać. Ta osoba jest zajęta? Co? Aktor, kurwa, czy ty mi zebrałeś NPC-ta? No to popatrz to. No po prostu wstyd. A wiesz, co w sumie mogę zrobić? Uh-huh. On nie pozabierałeś stąd pieniędzy. Pozabierałem, ale może się zrespiło już. A no to były pieniądze, które mogę mu odsprzedać teraz. Ciekawie, nie powiem. Ja tu widzę nasiona kawy. O. Pistolet poziom 4. 7,5 tysiąca. Pistolet. Za ile? Że pistolet? No za 7,5. Pistolet. A no to i tak nie mam. No to nie ma nic ciekawego, powiem ci szczerze. Znaczy tylko ten pistolet, tak, ale brakuje mi... Części karabinu maszynowego, to kupię. Bo mam 5500, tak zaokrąglając. A on jest za 7500, tak? Mhm. To nie wiem, jakie 2000 wyrwę od niego. Ile masz?
Czekaj, on ma za 7 pistolet, to ja mam 5500, nie? 5500 tysięcy, 5,5 tysiąca dawaj. Już czekaj. Jeszcze mi 2000 wisisz. Dobra. Godzina. To co, będziemy sobie strzelać? No chyba ty, bym powiedział. Mi szkoda amunicji. Ja tam zawsze jadę na jakąś pierwszą, lepszą misję od handlarza, patrzę, o. Ej, jedzenie masz? Było się przygotować. Bo nie wiem, czy przeżyje całą noc na 12%. Nie, że mu człowiek, kurwa, daje 2000 prawie. Które oddam. Czy ja mam tego Chowdera? Chowder? Nic, kurwa, kuk. Chowder z mięsa, nie mam tego. Teraz mogę robić. Puszka mięsa, ziemniak, świeża kukurydza, gotowana woda. Nie, dobra, dobra, jakieś grillowane mięso mam przy sobie. Człowieku, ja mam kurwa mięsa do całego pułku wojskowego. Nie chcę cię martwić, ale... Mogłeś to zebrać. Ale... Siedzimy tu na dole. Tutaj będziemy na nich spoglądać. No, dokładnie to z drugiej strony. No, co jest strzelane dla lutu, co? No, raczej nie inaczej. Specjalnie wziąłem koktajle. To one nie mogą tutaj skakać, co nie? No, przynajmniej wtedy mi nie skoczyły. A czy mogą, czy nie mogą, tego nie wiem. Nie pytaj się, co robię, bym wkurwiał z tą trampoliną. Mogę pomóc. Chcesz pomóc, to pomagaj. Nie ma za co, nic nie zadaję temu, ale pomogę. Zawsze jakieś tam drobnice. Jakim cudem? Akurat już mam mniej. A. Ja mam szczerą nadzieję, że one jednak będą wchodzić tutaj do tego basenu pustego. No to jakim chujem wisi? Drabinkę trzeba rozwalić jeszcze. Dzięki, dzięki. Ale nie zadawałeś mi obrażeń w ogóle. Dobra, zobacz to. Tutaj mogą wychodzić. Ja ci powiem, że to jest ładnie rozjebane już. Może być tak, że my się niestety bardzo zdziwimy. Właśnie, tutaj trzeba jakoś tak... Ulepszaj to. Trochę młotek muszę wyjąć. Przynajmniej trochę jakoś się tam powstrzymamy. To się kierką robisz? Tak bym się nie chciał młotka wyciągać. Dwa, jeden, trzy, siedem. Już 3-8. I zaraz usłyszymy... Barka leci. Ej, ale gdyby to dać takie moda. Kiedy jest Blood Moon. Leci barka. To jest złe. To jest złe. To jest twój śpiwór? Czekaj. Nie, to nie mój. No jak nie twój, jak twój. A,
skądże mój? No nie wiem, pytam się właśnie. Ja to na pewno nie stawiałem bedrola. No bo nie mój, bo ja przecież mój się powinien się zniszczyć. Nie, on się nie niszczy, on traci właściciela po prostu. A to ja mam i tak na górze postawionego. Nie, zniszczyłem go. A no to teraz nie miałem dwóch tutaj. Dobra, 10 minut. Coś się wjebało chyba, jakiś kunderek. Nie wziąłem rurek. Huk. Coś mówili, że chcesz jedzenie? Niby mam... Znaczy niby zjadłem, ale... No jak nie chcesz, to nie. Kundelka jak gotujemy. Że co? Nic. Co tam mówiłeś o jedzeniu, że masz jakieś? Nie, już nie mam. Zjadłem właśnie. A. Całe. No zaczyna się. Już pierwsze idą. A, idzie pierdolca został. Czy tutaj jest zniszczone, co miało być zniszczone? Chyba tak. Elo, ziomale. A, czy to? O, wyleciało ci coś. To lepiej się tym strzela. To zabija na, znacznie, to zabija na dwa strzały. Boję się, że teraz się spierdolę. Bania! Magazynek ma większy. Ja sobie ich z młotka walę. Poziom! A właśnie, wiem co mogę zrobić. Mam cały czas wrażenie, że one zaraz przyjdą od drugiej strony. Czemu ci się tak wydaje? Nie wiem, na przykład może dlatego, że już pająki mogą się spawnować? Doktor, pokazać sztuczkę. Odsuń się. Dobra, kadabra. Stary Mary, twoja stara to twój stary. I teraz powinien być short z Magic. Taki napis Magica. Ile eksków? Po Magica. Widzisz ile eksów wpada? 6500 już padło. 7 prawie. O, dzięki za poziom. Piękny. Gdyby nie ten pilar, to ta strzelba. Naprawdę nie wiem, czy jest sens walenia ich z pistoletu. Znaczy wiesz, a do tej strzelby... Gida. Włócznia. Czy do pistoletu to tam jeszcze mi szkoda, ale do strzelby... No ta Shiro kurwa załatwił. To już nie szkoda. Au! Mnie w taki sposób potraktować? O i będzie farma XP. Ale jak jasno się robi. Jak cieplutko na duszy. Jak cieplutko w serduszku. O, popatrz co tam leci. O, ptaszki! Zastrzeliłem właśnie. Jednego można z głową. Nie walnąłem cię? Chyba. No nie, no jakbym cię walnął, bym cię zabił. O? Znaczy raz walnąłeś chyba ze zwykłego. No nie, ja walę tylko z prawego. Kurwa, latający pies, no bez jaj.
Okej, okay, dawaj. To dawaj. Ja masz tego, masz Mołotowa. A co tam dużo ich jest tu? Wiesz co ci powiem? A? Są tutaj jakieś schody? Bo one dostały się do pomieszczenia na dole. A to co? Jeżeli nie ma schodów, to okej. Okay. Ło, jaka skoczna, widziałeś ją? Nie, ja stoję i patrzę na przejście. A się boję, że te schody się rozlecą. A nie, nie rozlecą się. Ale ile łupów. I tak wszystkie twoje chyba na razie. Nic nie dropi jakoś. Ja tylko stoję i strzelam z pistoletu przed domem, bo hedy z tego strzelać to jest przecudowne, nie? Coś wypróbuję, co najwyżej nas zabije w ten sposób, ale może nie. A możesz powiedzieć jeszcze, że mógł się przygotować mentalnie? Postawiłem im ramę. Ale nie, nie reagują na nią w ogóle. Aktor, są w domu, 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 kurwa, uciekaj! Jakby miały być w domu? Nic, jaja sobie robię. Ale właśnie ja pytam cię nawet, jakby miały być. To co, nie bałbyś się? Taki jesteś cwaniak? Aktor, właśnie już przestajesz zyskiwać ode mnie amunicję, tak ci tylko pragnę powiedzieć. A czym ja mam ich bić? Ja ich biję z łuku na przykład. A ja właśnie w tym problem, że nie mam innej amunicji. Szał nie masz? Faktycznie nie. Ale proszę cię, no burka mogę ustrzelić. Ja ci amunicji już nie daję, tak czy inaczej. Dobra, burków ustrzeliłem, już czuję się... Jak te burki non stop będą się respić. Nie wiem, nie mam czym zbytnio strzelać. Jakim cudem, aktor, ty nie masz strzał? Nie wiem, nie zbierałem aż tylu piór. Ja mam chyba ze dwa staki tych piór. Akurat teraz nie wziąłem, kurwa, żadnych. Kurwa, też mi się strzały kończył. Zostawiłem wszystko w skrzynce. I to. Będziemy robić, jak coś się pokończy, a taki fajny loot tutaj czeka. Ja nadal robię to samo, co wcześniej, czyli... Wiesz, ty z młota sobie możesz pouderzać. Rób włócznie. Ja... Włócznie ma zajebisty zasięg. Ja tamtą dziunię walę bez problemu. Mi go sprzątnął sprzed nosa. Akurat nie wziąłem metalowych strzałek. I co on tu robi? Tak w sumie... Analizuję sobie te zombiaki, nie? Mm. I tak myślę, że w tej naszej bazie nie obędzie się bez paru warstw tych murków. Znaczy nie, no parę warstw murków to raz, a dwa... Jakby nie patrzeć, trzeba wilcze doły zrobić. Akurat nie wiem czemu, ale niby nie dostaję od ciebie, ale dostaję. No to pewnie bug jest jaki, wiesz? W sensie, powiedzmy stoję... Trochę odsunięty, i ale... Dźwięk jest tak, jakbyś dostawał, ale nie dostajesz. Znaczy dostaję, ale nie dostaję, jakbym dostawał od ciebie z prawego, nie? A. Tylko tak jakbyś mi, nie wiem, z pięści uderzył. Widziałeś to? Nie. Jak podskoczyło mi?
Czekaj. Ale bym tego grubego tu strzelił. Tego grubego? Tam co przy oknie stoi ten gruby. To jest niesprawiedliwe, nic mi nie dropi. Ja poszedłem tutaj, to i ty poszedłeś tutaj. A nie, to nie zrobiłem specjalnie. Nie, dobra, to ja sobie tu postoję, to zobaczę. A mołotowy masz? No ba. To rzucaj, mamy ekspy darmowe. Na płoncie! Magicka. Ja kiedy Magicka i zombiaki. Ło, jak się pojawiły dziki garbace. Nie mam rozumieć, że amunicja. O kurwa, a ten gruby to sobie skacze. Uwiększyć zaczęła skakać. Czekam dogodny moment. O kurwa, wszystkie wyszły? Dobra, to sprowadzam. Wszystkie przychodzę tutaj, żeby one akurat poszły tutaj. Tylko one nie chcą przyjść zbytnio. A przesuniesz się trochę? Czekaj. Po co? Nie, bo chciałem strzelić, żeby akurat tutaj podbiegły sobie. Lever! Czy mi coś wydropiło w końcu, czy nie? Ja pode mną coś mi wydropiło w końcu. Ty kurwa, wlazłem do garażu! Zabiję ją. Rzucasz mołotowa, czy...? No, najpierw one muszą tu podejść. No i patrzę, jest tutaj gromada. No i wtedy ich zaatakuję. A czekaj, ile ich jest na gracza? 64. Wiesz, to jest najlepsze? To jest dopiero pierwsza w nocy. Jeszcze 9 godzin. A to bo to do 10, dobra, to trochę lutu z nich będzie. Znaczy, wiesz co, tak sobie myślę, że być może troszeczkę przesadziłem z tym czasem tych Blood Moonów. I może jednak te 6 godzin wystarczyło. Tylko na przykład właśnie możemy zostawić takie, jakie starsze, że zombiaki biegają dzień. Bo 12 godzin Blood Moona to po prostu może być nawet nie to, że ciężkie w tej chwili dla nas, tylko... nudne. Ja czy wiesz, ostatnio to była, mieliśmy z tego jakoś ekscytację, było takie... Wejdź tu, wejdź. Już idę. Tak jak ja. A gdzie ty? No... tu. Niech one tu przyjdą. Czekaj. Coś wytestuję. Aktor, jak ty latasz za nimi, to one się rozbiegają. Stań na dupie w jednym miejscu. One i tak tam tłuką jeden cel. No dobra, ale one zaraz się tutaj zbiegną wszystkie. Strzel jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie wiem, czy coś to da. Nie no, tłuczesz może z 3, 4 zombiaki. 5, 3. Co? Nie skacz. Prawie mnie wyjebało. O Jezu. Prawie się swajdałem w gacie. O, ale piękne dwa headshoty weszły. Uwielbiam to.
Headshot. Nie radzę ci schodzić z tego murku teraz. A co? A dobra. Podłoga to lawa challenge. No kurwa, teraz do ciebie podskoczyły? Teraz do ciebie jeden. Nie, czekaj, o. Tak! O kur... Palę się. Ty też się palisz? Jakim cudem to się stało, nie wiem. Ale jak tam ten jeden ząb, jak tam... Nie wiem, właśnie się troszeczkę zacząłem martwić. Ja zobaczę może z tyłu. Może któryś powiedział sobie, ej, z tyłu coś się da. Nie, no to wydaje się spokojnie, o dziwo. Bo nawet nasze bloczki jeszcze są drewniane, no pewnie. Dlatego ich nie tauntujmy tutaj, bo to wtedy jest źle. Czy lukę po pokojach, czy przypadkiem nie rozwaliły gdzieś podłogi i się nie dostają? Dobra. Mam jeszcze dwa koktajle. To brzmi, jakby się jednak gdzieś dostały. Czekaj, tu jest piwnica, tu przechodzą, to one są gdzieś tu. Uważaj na podłogę. Będzie mi... Dobra, to ja się odsunę, jak ty chcesz tego mołotowa rzucać. Ale bądź gdzieś tu w okolicy. Stoję, tylko patrzę daleko. No już możesz podejść, żeby wlazły. Ale duża ekspa. Spokojnie, się dopalają jeszcze. Definitywnie trzeba więcej mołotowów. Uważaj, osuń się. Jestem... niedorozumiał. Aktor, jak kurwa zginiesz teraz w bazie, a tam mamy skrzynki, cały lód, wypierdamy z bazy. Co wiesz to? Ja się nawet nie odradzam, czekam. O kurwa. Ja się nie odradzam, ja czekam. Mój lód nie zniknie, co nie? Nie powinien. O kurwa, skisłem. Nie, czekaj, nie powinien czy nie zniknie? Nie powinien. Zobaczę sobie, co tam masz. O, ale tu zniknie. O Jezu, nie mogę. Czy ty wyjebałeś prawie całą amunicję, którą ci dałem? Z tego, z pistoletu? No. Nie. No jak, może tylko 28? Nie, w ogóle nie używałem pistoletu. Ja ci dałem ponad 300 amunicji, kurwa, łącznie. Ile? No ze 300. Oszczędny moment tam. Ja pierdolę, po prostu w to nie wierzę. Coś ty odjebał, to po prostu szczyt. Amunicją czy kolcami, bo oba to były cyrk. Chodziło mi kurwa bardziej o te kolce, po prostu kurwa padłem. Jeżeli chodzi kurwa o śmiech, to po prostu padłem. No słyszałem, że taka chwila niby ciszy była, ale mikrofon nie wykrywał po prostu tego śmiechu. Znaczy nie, ja po prostu myślałem, że ja cię zabiłem koktajlem i tak patrzę, gdzie ty stoisz, patrzę na kolcach. I wtedy już nie wytrzymałem. Ale ja tak stoję, patrzę, ty, mowo to mnie zabił. To ja kurwa kolce.
Ale ja kurwa się pytam, co tam kurwa robiły kolce? Ja tam stałem przy tym. Nie mogę. Geniusz, ja kurwa, geniusz. Szkoda, że widzowie śmiechu nie usłyszą, bo mikrofon nie wykrywa. Nie no, on po prostu wycisza specjalnie. Szkoda. Ja czasem tak mordę drę, że wiesz. Mikrofon dostosowany pod YouTuberów. Ale kurwa, no to było genialne. Okej, to alt tab i lecimy. Ja sobie exp zbieram, nie wiem czy tobie leci exp czy nie. Nie, bo musiałbym być blisko. No jesteś, twoje ciało przynajmniej jest blisko. Nie. Bo jeszcze będę musiał nadrobić straty. Ja ci powiem, że kurwa jest szansa, że one się jednak do mnie dostaną. Au! Ty, jak jestem solo, to jest ich tu znacznie więcej. Nie wiem, pójdę na misję od tego, od NPC Tai. I nie ogarnę ten exp. Ja to do shortsów, kurwa. Co, mają śmierć? Odsuń się, odsuń. Czy niemal to było to. Pik, kurwa, nadział się. A wiesz, co chciałem powiedzieć na początku odcinka? Staram się mniej umierać. Ale już się tak powstrzymałem, bo... No. Ale patrz, zombiaki, jakby cię nie patrzeć, cię zabiły, no. Zabiła cię głupota. I kolce, które nie wiadomo, kto tam kurwa postawił. Nie, te kolce były tam. Od samego początku prawie, że. No. Przecież, bo ja i tak w sumie większość już rozwaliłem tych kolcy. Tak, szokiem ty jedna trafiłem. Bo ja się tam wpierdoliłem nieraz. Kurde, tyle zombiaków, a ja nie mam... Ale na serwerze znajomym staram się nie umierać. To tam gracie na tym poziomie po prostu. Nie, praktycznie takie same zasady jak tutaj. To nie wiem, jakim cudem tu ci nie idzie. Akurat tam to... A nawet nie wiem. Kurwa, boję się, że teraz jednak te kolumny padną, bo te kolumny już mają tylko 648 HP. Naprawdę. No właśnie nie mam jak. O, lód mi wypadł, nie na tego mogę podnieść. O, 12 pocisków i kawa. Na tyle żółtych worków tam przed bazą leżało. Nadal leży, ale ty jak się zrespisz, one poznikają. Jak ja się zrespię, to albo ty je zabierzesz, albo... Nie no, aktor, kurwa, co myślisz naprawdę, że ja ci zabiorę lód? No nie wiem. No kurwa, bez jaj. Nie dość, że ci i tak daję przedmioty. Pakujesz więcej leków niż... Pod względem durability jest tragedia i powiem ci, że jeżeli oni rozwalą jednak tą kolumnę, a potem rozwalą następną, co jest bardzo prawdopodobne, to będą mieli dla mnie już, czy dla mnie, do mnie, po prostu prostą drogę. Przypadkiem tego item gracza tam nie znika po 24? Nie wiem. Tego ci już nie powiem, bo nie wiem. Tam chyba jest coś po ustawieniach, ale nie wiem. Mam niby odrodzić się w łóżku albo koło łóżka, ale nie chcę klikać ani jednego, ani drugiego. Chyba jako one przylecą do naszej nowej bazy. Stracimy przez ciebie wszystkie przedmioty, to zombiaki będą najmniejszym problemem, którego będziesz musiał się bać. Dlatego wolę usiąść i posłać ze Spotify'a. Kolejny worek. Kolejny worek, który mogę wziąć nawet.
21 poziom. Ale ze zombiaków teraz na pierdziele. Trzeba mi 736. Bo co tu się dzieje? Bo tu słyszę, coraz większy pierdolnik się robi. Co tu się dzieje? Ty, one rozwalają struktury najważniejsze dla domu. Wszystkie filary, nie filary. I dom poleciał. No tego się właśnie obawiam, ale wierzę, że wtedy jak poleci dom, to i twój plecak. A zombiaki, ale zombiaki raczej znikną. Mhm. Odejdziemy. O, twoje worki poznikały, aktor. Też lute? Mhm. Lut poszedł. Jest może i to prawda, że 20 minut. Może ja zbiorę ten twój cały plecak. Dobra, jak możesz, jak masz drewno, postaw jakąś skrzynkę taką stałą. Skrzynię. Po prostu tam poprzerzucaj. No co byś beze mnie zrobił? Dlatego gramy go. Ja ci... A dobra, może nie do tego mówił, bo ci się przypomni. Ale co? Blok. Dwa zgony. No ja to nadal pamiętam, aktor. To nie jest tak, że ja zapomniałem. I nadal nie jest mi to wybaczone. I nigdy ci nie będzie to wybaczone. Ciekawe, co się będzie działo w Zomboidzie. Jak będzie grupowa kooperacja, taka w większej grupie. No ale tylko ci powiem tak, strzał ani pustych butelek nie odzyskasz. Czekaj, co? Strzał ani pustych butelek nie odzyskasz. 11 kamieni też nie odzyskasz, bo się zestakowały. Czekaj, strzał nie odzyskam, no, czego? Miałeś dwie strzały tylko. Dobra, dwie strzały, co tam jeszcze było? I 11 kamieni. Dobra, to jakby nie ma problemu, to akurat tak najmniejszy problem. Dobra, twój sprzęt jest w skrzynce, na ścianie. Okej. O kurwa, rozwaliły jedną z kolumn. I teraz idą po drugą. Szczęście chyba nie. Ale wiesz co, nie trzeba dodać w Zomboidzie? Mhm. Radio. Tak, z pewnością. Takie działające radio. I potem, żeby im pierdolnęli od razu prawa autorskie, co ty na to? Oczywiście. Będzie bardzo mądre. Ała! Naprawdę wzięły się za drugą kolumnę. Chcesz puścić na radio coś takiego, to by można było puścić. Kurwa. Prawda, nie mu. Powiem ci, że robi się coraz groźniej już w tej chwili, bo słyszę Spidera. A która godzina jest? 4:30. Czwarta trzydzieści. A noc jest do 10. Yep. No to sobie jeszcze trochę posiedzę. Ty, bo ja mam w sumie sporo levela. 9 punktów dostępnych, what the fuck? To teraz w broni inwestuj, no. Ty też ty inwestujesz w bronię. A ty teraz w co polecisz? Z tymi 9 punktami? Jeszcze nie wiem. Ty, zabiłem dwóch jednym hitem, lol. Dawaj medyka robisz. Raczej ty powinieneś zrobić. Bo nie, oszołomienie na 2 godziny zostałem. Ale słuchaj, to jest dla ciebie właśnie.
Będziesz dał i będziesz mógł zawsze mówić, no ja ci dałem to, to i to i to. No i dostarczy się za mnie leki. Aż tak to się nie lubimy. Leżeć. Leżeć. One tam brzmią jakby coś jadły. I nie wiem kurwa co one żrą. Mojego trupa przez podłogę. To no jest prawdopodobne. No to co, kiedy Deviko zapraszamy? Na co? Na 7 Days'a? Mam przejebane, aktor, kurwa, mam przejebane, kurwa, mać, dostały się jakoś od piwnicy, nie wiem jak. Na dach. No już jestem na dachu. Jakoś się dostały? Nie wiem jak. Oby mi skrzynki nie rozwaliły. Widziałem już tylko, że rozwalały drzwi. Oby mi skrzynki nie rozwaliły, bo będzie przejebanie. Jak będzie tylko jeden, to może jakoś go zabije, ale... Pytanie, jak on się tam dostał? Wiesz, jak dostał się jeden, dostała się reszta. Na razie tylko pielęgniara się dostała. No to chyba tylko pojedynczy... Kurwa... Może jednak nie pojedynczy, nie pojedynczy. Jakimś cudem się dostały. Może... Wiem, że to nie głupio zabrzmi, ale spróbuj to zabarykadować ramami. Na pewno. To jest bardzo głupi pomysł. Drugi się też dostał, ale... Więcej ich nie widzę. Boję się teraz wyjść. Jestem na dole, ale... Jakim cudem te dwa się dostały do środka? Ja nie wiem, jak one się dostały. Nie powinny się dostać. Dobra, nie ma ich w środku. To jakieś pojedyncze przypadki chyba były. Dobrze się odkręciłem. Przeglądam sobie kanał memy i inne na Discordzie. Jak? Trzy złote. No to Deviko jak zwykle. No, kolejny loot. Pociski, 9 mm. Ale je sobie zostawię. Kurde, jak one zapierdzielają. No to może opowiedz o tworach... tworach bota. Jakiego bota? Od, no... Ty. No mówisz o SI. No co SI, jak SI? Nic nowego. Kiedy nowe rysunki Ari? Nadal czekam na kanale pewnym fajnym. No na samym dole. Czekaj, bo Garduch coś napisał. O, kolejny loot. Shir, kiedy... Kiedy life. Hey life. Ja miałem ochotę dzisiaj go zrobić, powiem szczerze. Z czego, Valheim? Wiesz co, troszeczkę żałuję, że z serią 7 Days'a nie przyszliśmy na live'y. Chcę się robić takiego trochę łączonego. No teraz tego nie zrobimy, jest za dużo zapasu. No. Bo jakby zobaczyli teraz live'a z progresem wyjebanego nie wiadomo gdzie. Takie ty, oni tu dopiero włócznie mają z drewna i kamieni. Nie, do tej ogór. A do tej ogór, bo pistolety już mają. Pukawki już strzelają.
Szósta godzina. Czemu aktor leży w kolce? Czemu Shiro walczy o życie?